Dzień dobry, tutaj Michał Pieszkalski mówi jak jest, witam was serdecznie. Tu znowu ja, znacie mnie. Właśnie powiem wam, że idę sobie znowu do domu z przystanku autobusowego i postanowiłem nagrać kolejnego vloga. To będzie taki bardziej cichy vlog. Wybaczcie za tą ciszę, ale tutaj ktoś jechał na rowerze, to ja nie mogę tutaj tak zakłócać spokój temu panu, co jedzie na rowerze, może jeszcze bym nie wrzucał jakiegoś dziwaka, co chodzi z kamerą, kurczę, nagrywać i kim ja jestem, żeby kurczę nagrywać. Ale tutaj jak widzicie, jak możecie sobie zauważyć, to dzisiaj z innej perspektywy jest kamera, ponieważ kamera nie wskazuje na moją przystojną twarz. Jednakże ukazuje piękno natury tego oto lasu. Wiecie jaki to jest las? A właśnie nie wiem. Kurczę, chciałbym wiedzieć, a możecie mi napisać w komentarzach, bo wiem, że wy jesteście praktycznie, mam widzów z każdej części świata. I jak to się nazywa? Pewno mieszka ktoś z was w Polsce. Tak, bo jestem Polakiem, jeśli nie zauważyliście. Mogliście nie zauważyć, bo to jest dosyć trudno zauważyć, szczególnie jak teraz nie pokazuję twarzy. No, oczywiste. Kurczę. No, powiem, że słyszałem ostatnio o różnych dramach. Jakiś, kurczę, superwizjer? Nie wiem, co to za program, jakiś... Ten? Hołem. Nie wiem, ktoś nagrał o nienawiści w internecie. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Czy widzicie, żebym jakąkolwiek, kurczę, siał nienawiść w internecie? Przecież jestem przyjaznym, dobrym youtuberem. Nigdy nie zrobiłem na nikogo dramy. Pomagam w różnych akcjach charytatywnych. Udzielam się społecznie. Co mam jeszcze? No i ogólnie jestem bardzo dobrym youtuberem, więc ja zawsze wiecie, że ja pomagałem wszystkim. Ale kurczę, no nie mogę mówić o internecie, bo wtedy mówią też o mnie. A jestem dosyć dużym youtuberem, bo te 27 tysięcy subskrypcji to nie jest mało. No przyznajcie, to nie jest mało. No i chciałbym wam powiedzieć, że kurczę, jestem oburzony. O, ja nie oglądałem tego materiału, ale no nienawiść w internecie, no nie wiem. Pan Remigiusz Maciaszek, którego w sumie też szanuję i respektuję, nagrał bardzo ciekawy o tym film. No i obejrzałem go całego. Nie wiem, o jakiegoś tam Gerbera chodzi. Jakiegoś, nie wiem, co to jakiś spamu? Nie wiem naprawdę. W każdym bądź razie nie obchodzi mnie to. Mnie bardziej obchodzi o to, że naprawdę szanuję tego youtubera. Ale wiecie, że mam ból. I to duży ból. Ja się przechodziłem, bo tu ktoś jedzie, a ja tak gadam. Kurwa, jestem zdenerwowany. Jakiś, ja sobie gadam i jakiś typ kurwa się na mnie patrzy. O, przepraszam za to przeklinanie, ale się zdenerwowałem. Tak się perfidnie na mnie patrzy. Tak jedzie, ja gadam do tej kamery, znaczy do telefonu. On się patrzy i tak idzie. I idzie. I idzie. Wszyscy co przejeżdżają, to się gapią. Ja nie wiem, o co im chodzi, kurwa, dziwaki ją mamy. Ale sobie spokojnie idę do szkoły, nagrywam vloga. A, no i mam ból do tego youtubera Remigiusza Maciaszka, ponieważ on nie dał mi subskrypcji. To jest niedorzeczne, a ja mam go w subskrypcjach. Nie wiem, co teraz mam zrobić. Czy nie wiem, czy zabić się, skoczyć z dachu. Mimo, że mieszkam w domku, to i tak wiecie, że gdybym skoczył z dachu, to mogłoby mi się coś stać. Wtedy
O Jezu! O Jezu! Nie, wybaczcie, że to jest taki głupi vlog i w ogóle głupoty gadam. No ale czasami tak bywa, że czasami trzeba pogadać sobie głupoty, żeby się odstresować, wiecie, szkoła, takie tam. Wiecie co? No, jestem dobrym youtuberem, tutaj widzicie. Krzyż. Nie powinienem tego nagrywać, bo to może jest jakaś profanacja i takie tam. Może zaraz będą mnie sądzić o coś, że na przykład, nie wiem, jakaś nekrofilia? Co? Ja to nekrofilem nie byłem i nigdy nie będę. Chyba. Nie no, żartuję oczywiście. Chyba pierwszy raz widzę, jakby tu wstawili znak. Wiecie co? Denerwują mnie ci ludzie, bo oni jak perfidnie patrzą się mi w oczy, kurna, myślą, co ten typ robi? A wtedy im mówię. Znaczy, no nie mówię mocno, to są daleko, ale bym powiedział. A co cię to obchodzi, ziomek? Kurna, jedna pani to na pierwszy raz jechała samochodem, bo tak jedzie powoli 10 na godzinę, no ale zapinala. Ale to było dziwne trochę, wiem. Ale po prostu jestem i pełen energii, i zmęczony. Niedługo przerwiemy tego vloga, znaczy no skończymy, bo już kurczę, już jest 6 minut 40. Ostatnio nagrywam tylko takie długie vlogi, to mi się nie podoba, ponieważ no one są za długie i to może się podobać mniejszej ilości osób, a ja powinienem docierać do takiej szerszej widowni, bo no 27 tysięcy subskrypcji to no nie jest aż tak dużo. Znaczy, to jest znacząca liczba, ale no nie aż tak dużo. Naprawdę, bo zauważyłem, że 99% osób oglądających mnie nie ma subskrypcji. To możecie dać mi suba. Naprawdę, 99% osób. Ja was nie kłamię. Widzieli, to jest 99% osób. To jest piekielnie dużo. Piekielnie. To jest, kurczę, wam powiem, że to jest prawie 2 miliony 700 tysięcy. Naprawdę. Naprawdę. No kurczę, teraz tak cicho jestem. Wybaczcie, naprawdę. Ale kurczę, po prostu jestem pełen energii, ale nie jestem w ogóle wygadany. I kurczę, ten vlog jest strasznie taki, gadam głupoty. Ale mój wierny widz, pan S, no kurczę, prosił mnie, żebym, jak to się nazywa, nagrał tego vloga. Więc już, no okej, okay. Ogólnie jeśli chodzi o to, to już mówiłem wam, ale jeszcze raz powiem, że drama z kanałem, no teraz już podam wam jego nazwę, prawdziwa jego nazwa to Koksu Games, została zakończona. Pogodziliśmy się, dał mi subskrypcję, jestem zadowolony. Ogólnie strasznie mi spada przyrost tych subskrypcji, więc proszę was, zostawcie suba. Ocenić możecie jak chcecie. Hehe, takie rymy. Może być łapka w dół, łapka w górę. Co tam chcecie? Wiesz, łapki w górę są oczywiście bardziej mile widziane. Chociaż łapka w dół też ocena, tak? Chyba wiecie co? A dobra. To jest jubileuszowy odcinek, chociaż nie, jubileuszowy, chociaż nie, to nie jest jubileuszowy, no to odcinek na 1000 wyświetleń, które dobiliśmy ostatnio. Kurczę, jestem z was dumny, naprawdę. Pojawi się na dniach. Ale zaskrzypiło drzewo. Kurna, nie wiedziałem, dobra, nic. O, tu już wam kiedyś pokazywałem. Jeszcze 15 sekund. 10, nie, jeszcze nie. 10, 9. Nie no, ja tutaj, Michał Pieszchalski, mówił jak jest. Do widzenia. Jak już mówiłem, Mac Kronko ściągnął to ze mnie.
Nie, nie zdążyłem zatrzymać. O nie. A nie chce mi się montować. Nie to, że jestem leniwy, ale montaż jest dla słabych uszy. Ja wam mówię. Dobra, do widzenia. Już.